Wodorowęglan sodu to biały drobnokrystaliczny proszek, znany pod nazwą soda oczyszczona lub amoniakalna. Nazwa soda amoniakalna nawiązuje do jednej z metod jego otrzymywania. Ta metoda została opracowana w latach 60. XIX wieku przez belgijskiego chemika Ernesta Solvaya. Metoda opiera się na reakcji pomiędzy solanką nasyconą amoniakiem a dwutlenkiem węgla. Efektem reakcji jest zawiesina wodorowęglanu sodu w postaci drobnokrystalicznego proszku oraz produkt uboczny w postaci roztworu chlorku amonu. A tak to mniej więcej wygląda od strony przemysłowej. Do pierwszego zbiornika wtłaczana jest solanka i amoniak. Amoniak rozpuszcza się w solance. W drugiej kolumnie roztwór jest poddawany działaniu dwutlenku węgla. W tej kolumnie następuje strącanie wodorowęglanu sodu. Stały wodorowęglan sodu odfiltrowuje się od pozostałego roztworu chlorku amonu. W następnej kolumnie amoniak jest przywracany do obiegu poprzez reakcję wodorotlenku wapnia z chlorkiem amonu. Produktem ubocznym reakcji jest chlorek wapnia. Procesem pobocznym jest wypalanie węglanu wapnia. Dostarcza on zarówno wodorotlenku wapnia, niezbędnego do regeneracji amoniaku, jak i dwutlenku węgla do strącania wodorowęglanu sodu. Oto solanka, czyli roztwór chlorku sodu, przeznaczony do nasycenia amoniakiem. Jako źródła amoniaku wykorzystałem reakcję pomiędzy wodorotlenkiem wapnia i solą amononą. Wydzielanie amoniaku następuje jedynie w czasie ogrzewania, dlatego taką reakcję łatwo kontrolować. Dodatkowe naczynko zabezpieczające zapobiega przed cofaniem się solanki do wnętrza aparatury w przypadku spadku ciśnienia. Jeżeli solanka jest nasycona, część chlorku sodu może wydzielić się w postaci osadu w czasie nasycania amoniakiem. A oto moje niezawodne i zawsze działające źródło dwutlenku węgla. Fermentacja alkoholowa jest bowiem łatwym sposobem uzyskania dużych jego ilości. Napełnienie butelki tym gazem zajmuje zaledwie kilka godzin. Jak widać, dwutlenek węgla reaguje z solanką nasyconą amoniakiem. Efektem reakcji jest również zmiana temperatury. Jak widać, temperatura roztworu wyraźnie wzrosła. A oto powoli strącający się wodorowęglan sodu. Po kilkunastu godzinach jest już go wystarczająco dużo.
zawiesiny można pozostawić w celu opadnięcia stałego wodorowęglanu sodu. Pozostały roztwór możemy odparować w ciepłym miejscu, aż do wydzielenia się osadu. Niestety, ze względu na podobną rozpuszczalność chlorku sodu i chlorku amonu w temperaturze pokojowej, nie udało mi się rozdzielić tych substancji. Ale w wyższej temperaturze rozpuszczalność chlorku amonu w wodzie jest większa niż chlorku sodu. Efektem rozpuszczania osadu na gorąco będzie większa zawartość chlorku amonu w roztworze. W czasie ochładzania roztworu jako pierwszy zacznie się wytrącać chlorek sodu, ponieważ ma mniejszą rozpuszczalność w wyższej temperaturze. W czasie dalszego ochładzania również chlorek amonu. Przy dalszym odparowywaniu roztworu na ciepło będzie krystalizował chlorek sodu. Ostatecznie będzie krystalizował już tylko chlorek amonu. Otrzymany chlorek amonu możemy oczyścić przez rekrystalizację lub sublimację. Z kolei otrzymany wcześniej wodorowęglan sodu wymaga w pierwszej kolejności przefiltrowania od pozostałego roztworu chlorku amonu. Świeżo przefiltrowany wodorowęglan sodu przypomina konsystencją mieszaninę wody i mąki. Podczas suszenia wodorowęglanu sodu wydziela się intensywny zapach amoniaku. Po wysuszeniu otrzymujemy lekki śnieżno-biały proszek, będący mieszaniną chlorku i wodorowęglanu sodu. Dlaczego jest to mieszanina chlorku i wodorowęglanu sodu, a nie samego wodorowęglanu? Dzieje się tak dlatego, ponieważ ulatuje amoniak, będący stabilizatorem kwasowości. W miarę wzrostu kwasowości, równowaga reakcji przesuwa się w stronę tworzenia substratu. Thank you.
Można by powiedzieć, że upiekłem sobie dwie pieczenie na jednym ogniu.